Cześć, z tej strony PudiNinja i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Eee, kolejny odcinek z paczek od widzów. Eee, no i dzisiaj mam dla was trzy paczuszki. Pierwsza jest od Stasia, druga jest od Huberta, a trzecia jest od Krisa Legomana. Eee, no i cóż, zapraszam was do oglądania. Zaczynamy od paczuszki od Huberta. I ona ma tutaj taką dziurę. E, jest to po prostu dziura, ponieważ tutaj była e, po prostu kartka z adresem, a ja zamiast to zalepić, to wolałem to po prostu wyrwać. No w każdym razie otwieramy sobie tą e, gigantyczną paczuszkę. Okej, okay, na początku mamy jakiś mini fanarcik. pudding ninja cywil. Fajny fanarcik, taki malutki, taka karta można powiedzieć. E, donate, okej. Okay. Dość ciężkie to jest, więc zobaczymy. Co tam w środku będzie? Yy, mamy jakąś reklamówkę, na której pisze od Huberta przesyłka. Okej, okay, czyli tak po polsku to by było przesyłka od Huberta? No ale spaczko. No i tutaj już jest pusta ta koperta, a więc my zajmiemy się tą reklamóweczką Zobaczymy, co tam w środku się skrywa. Okej, okay, mamy coś tam. ok zobaczymy, co to będzie. Yy, mamy List z przylepioną minifigurką, okej. Okay. Cześć, mam na imię Hubert. Jestem Twoim fadem, wiem, z dużej litery, tak. Znajdziesz w tej paczce klocki, klocko postacie, donate, coś tam. i w stroju Cywila Ninja. Okej, okay. minifigureczka bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Tutaj mam miejsce na cenę paczki. PS, jak Ci się spodoba paczka, to mogę kolejną wysłać, może lepszą. Okej, okay, dzięki za paczuszkę, dzięki za list i dzięki za figureczkę dołączoną do tego listu. Tu mamy fanart, tak, fajny fanart ze mną z tęczowymi włosami. Mamy 12 tysięcy subskrypcji, no teraz już jest grubo ponad 14 tysięcy, ale tak to szybko idzie, że, że, że za szybko. Postacie, znaczy za szybko to, to spoko jest, jak tak leci. Mamy jakieś klocki, i mamy jakieś pudełeczko Losowe klocki Spoko, myślałem że to będzie jakiś secik nieoryginalny Ale tam jednak są jakieś losowe klocuszki od Huberta I mamy jakąś kartę, to się otwiera? Nie, 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 karta limitowana Limitowana z edycji klocka Okej, okay, to jest taka karta, spoko Czy mamy tutaj coś jeszcze? Mamy jeszcze żelki Haribo Za które Ci bardzo dziękuję no i reklamoweczka już jest pusta, a my przystąpimy sobie do otwierania tych rzeczy, myślę, że zaczniemy sobie od tego właśnie pudełeczka, które już tutaj wziąłem, e, otwieramy sobie to, okej, okay, pudełeczko już otwarte, zobaczmy co my tu mamy, wow, sporo klocuchów, sporo, e, ciekawe elementy tutaj widzę, na przykład chociażby ten motor, e, no to jest jedno, jeden z lepszych elemencików tutaj na pewno, mamy kostkę z Lego, wow, o, to jest totalny kozak, no, i coś tu jeszcze mamy? No po prostu sobie popatrzcie na te elementy. Możecie sobie na spokojnie je wszystkie tutaj przejrzeć. Naprawdę fajne klocuszki, e, więc bardzo Ci za to dziękuję. Mam jakąś kartę, właśnie tutaj. E, Stateczek. Spoczko klocuszki ogólnie. E, no, ciekawe elementy. Mamy jakiś tutaj bryloczek z y, bananem. <laughs> Ale jeżeli chodzi o klocki, no to naprawdę ciekawe. Kolejne opakowanie, coś tam, zobaczymy co tam w tej coś tamce ukrył, o, trudno się do tego dobrać, okej okay, mamy to i tu mamy e, tego, tego stickmana czy coś takiego w tym stylu e, po prostu z przystawkami na końcu kończyn, mamy marker jakiś tutaj żółty, mamy stickesa, wow. To naprawdę ciekawe, jak kiedyś te stykiety zbierałem. Mamy naklejeczki do świeżaków. O tak, naklejki. E, hmm. <grym> Dobra, to koniec tej coś tamki. E, teraz lecimy, może z donatem. Zobaczymy, co tam w środeczku e, tej paczuchy z donatem się skrywa. Okej, okay, mamy jakiegoś gniotka. Wow. Jest taki do gniecenia pulpet, e, fajny. I co? Pieniądze. Mamy tutaj nawet niepolskie dominały Znaczy polskie i niepolskie mm, Złotóweczki jakieś takie inne Znaczy złotówki raczej nie, tego groszówki Ale groszówki jakieś inne również dominały tutaj zagraniczne Więc bardzo za to dziękuję I ostatnia kopertka, czyli postacie Zobaczymy co tam w środku znajdziemy A mamy tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo minifigurek Które są naprawdę kozackie Mamy również spinery i parę akcesoriów do tych Minifigów. Ok, a więc przyszedł czas na podsumowanie paczki od Huberta. No i znaleźliśmy tutaj naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo klocuchów: list, fanart, donate, żelki, jakiegoś takiego gniota, marker. No i przechodzimy sobie do kolejnej paczki. Teraz czas na paczuszkę od Stasia Tobora, no więc bez przedłużenia otwieramy. Okej, okay, zobaczmy sobie zawartość tej paczuszki, no i co my tu mamy na początku? Jakąś zieloną kopertę, okej, okay, to zapewne jest list, <laughs> to sobie odłóżmy, eee, o fanartik, o, jaki ładny, to jest drugi fanart z moim nowym avatarem i naprawdę kosacki, no dobra, nie drugi, ale coś z tych pierwszych, trzeci, czwarty, ale bardzo ładny eee, list. Krótki list, cześć Puddy. Bardzo lubię Cię oglądać. Mam na imię Staś Tobor, mam 10 lat. Patrzcie masz fanarta Lego numer 1, LEGO numer 2, figurkę Sojera. E, proszę o ocenę No i mamy miejsce na ocenę, oczywiście paczuszka ocenimy. E, a tutaj mamy Lego, ok Czekajcie, może byśmy sobie to już otworzyli od razu. E, Choć czekajcie, to trzy pisze, dobra, to będziemy otwierać poklej więc znajdźmy może najpierw e, saszetkę z jedynką. Dwójeczka, lego... jest jedyneczka. Lego Okej. Okay. I mamy jeszcze minifigureczkę Sojera, nowa, jak widzicie, więc e, spoczko, bardzo fajnie. A teraz otworzymy sobie te trzy saszetki z klockami. E, zaczynamy oczywiście od jedyneczki, bo jakże inaczej? E, dobra, mamy tutaj parę elemencików, które są, no... Dość fajne, takie zwykłe, popularne elemenciki. Okej, okay, pięknie. O, już widzę figureczki ciekawe. Jak widzicie mamy konika, węża, naprawdę fajne figureczki, bardzo fajne. Mhm. I saszetka trzecia, największa i taka, która ma najwięcej klocków. Fu, nieźle. Ok, więc wy możecie się przypatrzeć dokładnie tym elementom. Z tych ciekawszych, które ja tutaj widzę, no to no dużo jest takich ciekawych tutaj, na pewno. Mamy chociażby tam. Kask Helm taki do stroju, do ćwiczeń. Mamy główki wężonów z Ninjago, maski z Cime. Mamy nawet berła z Ninjago, no, kozackie elementy, to bardzo kozackie. Brody nawet takie małe, co prawda, ale są. Okej, okay, więc zróbmy sobie teraz szybkie podsumowanie paczuszki od Stasia. A więc znalazłem tutaj pięknego fanarta z moim awatarem. List naturalnie. I mnóstwo klocków, mniej, jak i zarówno bardziej ciekawych, za które bardzo serdecznie ci dziękuję. Przejdźmy sobie teraz już do ostatniej paczki w tym odcinku. Ostatnia paczka jest najprawdopodobniej tak, jak wspominałem, od Chris Lego. I niestety, ale nagrywałem ten odcinek, otwierałem paczkę na tym wszystkim i niby wszystko się nagrywało, a tak naprawdę nie nagrało się niestety nic. Dlatego też zbieram teraz pieniądze po to, żeby zainwestować po prostu w jakąś kamerę, która już e, takich figlów mi tutaj nie spłata. E, w każdym razie na szczęście mam zdjęcia całej tej paczuszki, wszystkich elementów, które się w niej znajdowały, więc sobie to omówimy, omówimy sobie list, przeczytamy raczej. E, w każdym razie bardzo się przepraszam. Hej Puddy, w paczce znajdziesz klocki, figurki, słodycze, fanarty. Magazyn z Ninjago e, 11, znaczy miesiąc 11 na 2018 rok. Figurki z LegoTube e, i ich opisy. Sorry, że mało rzeczy i że są słabe. Gratuluję 11 tysięcy subskrypcji. Możesz przeczytać odcinku i mamy ocenkę Z paczki, oczywiście, wystawimy. E, list bardzo fajny. Bardzo ci dziękuję za wszystko, co w tą paczuszkę wpakowałeś. E, zacząłem sobie. Otwieranko od Donata, który, jak się później okazało, po otwarciu tej koperty, okazał się być rankiem. Koperta była pusta. Kolejną rzeczą, jaką znalazłem w paczce, był oczywiście magazyn, o którym wspominał w liście. Jest to numer oczywiście 11 na rok 2018. Niestety, numer ten był bez mini wygórki, był już odpakowany, ale magazynik nie był rozwiązywany i jest w pełni czysty, więc no, więc jakoś tam gdzieś do kolekcji go upcham. Znalazłem tam też bardzo fajny fanart, który prezentował się w ten właśnie sposób. No, jest okej, okay, jest okej, okay, no, muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o Klocki, to paczka była naprawdę bardzo w nie bogata. Znalazłem tutaj mnóstwo elementów, z których zbudować mógłbym minifigurki, i są to naprawdę ciekawe elementy typu maski ninja, ich Troje, strój Jaya z sezonu 7 i Kaja z sezonu 5. E, mamy tutaj również maskę Moro. E, no, ciekawe elemenciki, bardzo ciekawe. Minifigurki, figurki które były minifigurkami figurkami e, również są świetne. A mamy tam e, Lloyda, Malinę oczywiście. Mamy Chrisa Legomana oraz mamy. E, mnie, tak, nie jestem pewien, który to ja, czy a który to Chris Legoman? W każdym razie bardzo fajne mi figureczki i ta minifigureczka, ta ruda, była w odcinku życie minifigurki Lego. Dalej pozostała nam już tylko jedna rzecz, czyli minifigurki Lego od właśnie Chrisa mieliśmy tutaj Kaja w stroju ukru Czarnym Lloyda w stroju ukru białym oraz Zane. Bez włosów, ale Zane. <laughs> Okej, okay, więc zrobię sobie teraz szybciutkie podsumowanie kopaczuszkę od Chrisa Legmana. Otrzymałem tutaj magazyn, mnóstwo ciekawych elementów, minifigurki Legotuberów oraz minifigurkę, minifigurki z Ninjago, mm, list, fanart, no i chyba w sumie tyle. No i prankowy donate. Oczywiście, okej, okay, ale w każdym razie bardzo dziękuję Ci za paczuszkę, e, no i cóż. Okej, okay, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Chris, Hubert i Staś, Wam bardzo dziękuję za paczuszki, bo były naprawdę kozackie. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, Narka.